witam w ostatnim etapie podróży dookoła Australii. Jako że Australia słynie z plażowania i surfingu, w dzisiejszym odcinku skupimy się właśnie na plażach. Będzie gorąco, słonecznie, przepięknie i pysznie. Zapraszam! Po sylwestrze spędzonym w Sydney wyruszyliśmy na północ, ale niestety przez pierwsze 500 km padał deszcz, więc nie skorzystaliśmy z plaż, które znajdują się na tym wschodnim wybrzeżu. Ale w końcu wyszło słońce i jesteśmy w miejscowości Ballina, która słynie z przepysznych owoców morza. I mieszkańcy, aby to pokazać, wybudowali taką właśnie ogromną krewetę, która narobiła nam smaka, więc idziemy coś zamówić. Zamówiliśmy sobie podwójną U4 baka i mamy krewetki, kalmary, dwa rodzaje ryb, oczywiście frytki, do tego sól i cytrynka. W Australii plaż jest bardzo dużo, ale na nie wszystkich można się kąpać. Na tych, na których można pływać, znajdują się oczywiście ratownicy oraz specjalne flagi, między którymi można wchodzić do wody i pływać. Dojechaliśmy do Byron Bay, najdalej na wschód wysuniętego lądowego punktu Australii. Przy odrobinie szczęścia z tego punktu można zobaczyć żółwie morskie, delfiny, a w sezonie wieloryby. Jednocześnie miasteczko Byron jest to bardzo znane miejsce w okolicy z luźnego plażowego stylu życia mieszkańców oraz odwiedzających. Tu przy licznych plażach w Byron Bay relaks trwa praktycznie cały rok. Grille są odpalone praktycznie na okrągło, piwko się leje, sielska atmosfera w koło, także jest to idealne miejsce, żeby się zrelaksować chociaż na chwilę. Ponieważ dzisiejszy odcinek jest o plażowaniu, a nieodzownym elementem plażowania w Australii jest surfing, musimy pokazać Wam trochę surfingu. Zarezerwowaliśmy sobie lekcję surfingu, ponieważ i ja, i Mariusz jesteśmy kompletnie zieloni. Teoria mówi, że cały proces surfingu powinien wyglądać następująco. W momencie, gdy poczujemy falę uderzającą nas w stopy, powinniśmy wykonać trzy ruchy wiosłowe. Następnie powinniśmy podeprzeć się na rękach tutaj przy klatce piersiowej, zaprzeć się na palcach u stóp, podnieść do góry, nogę dominującą, w moim przypadku prawą nogę, podwinąć pod siebie, dołączyć drugą nogę i stanąć i surfować. I tak właśnie jesteśmy po pierwszej godzinie pierwszej lekcji surfingu w naszym życiu, a w praktyce wygląda to mniej więcej tak. Thank you.
jest łatwe, jak widzicie, a męczące bardzo. Ale naprawdę super frajda. Rewelacja. Miejsce to jest bardzo popularne wśród lokalnych surferów, co zresztą widać. Jest też na liście najpopularniejszych miejsc surfingowych na świecie. Warunki są świetne, dlatego też nazwa Surfers Paradise, czyli raj surferów, jest bardzo adekwatna. A w tle piękny widok na Gold Coast i tam właśnie teraz zmierzamy. Gold Coast i Brisbane łączy autostrada krajowa M1, a tak naprawdę bardzo mały jej fragment, ponieważ autostrada ta przebiega dookoła całej Australii i większość naszej trasy przejechaliśmy właśnie tą autostradą. I warto dodać, że droga ta jest drugą najdłuższą drogą na świecie i ma 14,5 tysiąca kilometrów. I tym sposobem dotarliśmy do Brisbane, miejsca, w którym rozpoczęliśmy naszą podróż dookoła Australii pół roku temu. I jako, że ten odcinek dotyczy tematyki plażowej i surfingu, zakończymy go na miejskiej plaży właśnie w centrum Brisbane. Plaża położona jest w samym centrum i dzięki temu mamy widok na wieżowce naszego ulubionego miasta w Australii. Trudno uwierzyć, że to już koniec naszej podróży dookoła tego wspaniałego kraju. Przebyliśmy ponad 34 tysiące kilometrów i zobaczyliśmy naprawdę niesamowite miejsca, przepiękne, przepiękne miejsca. Kiedy się o tym myśli, to aż niemożliwe, jak szybko minęło te 6 miesięcy podróży i ile w tym czasie się wydarzyło niesamowitych rzeczy, niesamowitych miejsc, ile dzikiej przyrody widzieliśmy, mogliśmy obserwować z bardzo bliska. Muszę się przyznać, że troszkę jestem wzruszona wyjeżdżając z tego kraju, ponieważ bardzo długo marzyłam o przyjeździe do Australii, a teraz mogę oficjalnie powiedzieć, że przez rok pracowałam i przez pół roku podróżowałam po tym kraju. I będę z sentymentem wspominać Australię. I faktycznie lekki sentyment na pewno pozostanie. Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli z nami w tej podróży. Jeśli ktoś z Was nie widział, odsyłamy do poprzednich odcinków, żeby również móc zwiedzić ten fantastyczny kraj. Wyjeżdżamy z Australii i przenosimy się do Azji. W Azji, jak to w Azji, będzie się dużo działo, więc już nie mogę się doczekać. Jesteśmy oboje z Magdą bardzo podekscytowani tym, co będzie w następnych kilku miesiącach i w następnych krajach, które mamy przed sobą. Już od jakiegoś czasu chcieliśmy pokazać Wam naszego ulubionego australijskiego ptaka, jednak nigdy nie było ku temu dobrej okazji. Oto przed Wami...
Groźny wygląd, duży dziób to nie jedyne cechy charakterystyczne. Lubimy je przede wszystkim dlatego, że jedzą węże. Jednak nie z tego jest najbardziej znany. Najbardziej znany jest ze swojego śmiechu, który potrafi obudzić nawet o 5 rano. Śmiech ten przeszedł do popkultury. Kto nie wierzy, niech obejrzy film Indiana Jones i Poszukiwacze Zaginionej Arki, a przekona się, że to właśnie jej śmiech został użyty na początku filmu.